Również pozdrawię ich tymi słowami: pokój wam. Jak rozumieć pokój w świetle Pisma Świętego? Trzeba pokój rozumieć przede wszystkim jako dar Boży, czyli człowiek stworzony przez Boga pokoju pragnie, ale tylko Bóg może pokój darować. Czyli pokój opiera się na wspólnocie z Bogiem, przyjaźni z Bogiem i gotowości, by wolę Bożą pełnić. I w ten sposób pokój jest najpierw pojednaniem człowieka z Bogiem, a owocem tego pojednania z Bogiem jest pojednanie z ludźmi we wspólnocie pokoju i pojednanie sobą samym we własnym sumieniem, ze swoją ludzką naturą, ze swoim powołaniem do nawrócenia, świętości i zbawienia. Czyli pokój jest pewnym takim duchowym dobrobytem, ale również dobrobytem społecznym, dobrobytem także materialnym. No tak starożytni Izraelici, dawni Izraelici rozumieli pokój, gdy siebie tymi słowami pokój Tobie pozdrawiali. Chodziło o pewną harmonię, pewien ład, jakoś jedność i wewnętrzną, i rodzinną, i społeczną, i pewną postać dobrobytu, jaki można osiągnąć tutaj na ziemi. W świetle wiary widzimy pokój i jako rzeczywistość ziemską, harmonii, ładu, pojednania, pewnego dobrobytu, i jako rzeczywistość wieczną, skoro modlimy się o wieczny pokój dla naszych zmarłych. Wierzymy w to, że pełnią pokoju jest wspólnota nieba, ludzi uszczęśliwionych przez Boga Trójcy Świętej Jedynego, we wspólnocie Matką Najświętszą, aniołami i świętymi. Czyli pokój łączy się z dobrem, pokój łączy się ze szczęściem, z radością. I pokój jest owocem sprawiedliwości. W takich krótkich słowach, zdaniach łacińskich ta rzeczywistość pokoju się ukazuje. Pax et gaudium, pokój i radość, pax et bonum, pokój i dobro, justitia et pax, sprawiedliwość i pokój. Ale ten właśnie pokój darowany przez Boga wynika z ofiary, którą Chrystus pełnił na krzyżu, czyli Pax et Deum in cruce. Pax, pokój i radość w krzyżu Jezusa Chrystusa, czyli tej radości pokoju wewnętrznego człowieka, duchowej radości i wolności i pokoju wiecznego osiągnąć się nie da inną drogą, jak tylko przez udział w ofierze zbawczej Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju, który Jego pokój, bo mówi: mój pokój daję wam, czyli Jezus daje nam swój pokój, który jest czymś nieporównanie większym niż wynik jakichś porozumień między ludźmi, zaniechanie wojen na świecie, czy jakieś wewnętrzne uspokojenie człowieka, które może się przecież dokonać na drodze kłamstwa, na drodze fałszu.
porozumienia społeczne i międzynarodowe mogą być zawarte, a następnie zerwane, zwłaszcza jeżeli silniejszy porozumiewa się ze słabszym dla jakiegoś swojego chwilowego interesu, może to porozumienie zerwać. Przeciwieństwem pokoju w świecie ludzkim, społecznym czy międzynarodowym wydaje się wojna, ale przeciwieństwem pokoju jest również fałszywy spokój uzyskany za wszelką cenę, właśnie za cenę niesprawiedliwości, kłamstwa, zdrady i wyrzeczenia się sumienia i honoru. W tym duchu, po to, żeby uzyskać prawdziwy pokój darowany przez Boga, trzeba z pewnym dystansem spojrzeć na ludzkie sposoby osiągania pewnego nietrwałego pokoju albo pozorów pokoju, czy na drodze pewnego zakłamania, czy na drodze pewnych ustępstw, kompromisu, porozumień. Czyli wojna w sensie konfrontacji militarnej może być niekiedy na drodze tych porozumień zaniechana, ale przecież wojna w świecie ludzkim może mieć różne postacie, czyli pokój międzyludzki, czy w skali świata, burzą nie tylko konflikty wojenne, gdy narody występują przeciwko sobie, państwa występują przeciwko sobie, ale również pewne ukryte formy walki, które mogą być przygotowaniem do konfliktu zbrojnego, albo mogą zastąpić konflikt zbrojny. Może być wojna ekonomiczna, wojna ideologiczna, wojna kulturowa, wojna medialna. Najróżniejsze postacie także wojny wewnętrznej w danym kraju, wspieranej jakoś przez czynniki zagraniczne. Z tego rodzaju wojną mamy obecnie do czynienia w Polsce. Nie jest to otwarty konflikt zbrojny z naszymi sąsiadami, jakimiś państwami. Nie jest to wojna wewnętrzna, zbrojna, ale są to różne postacie niszczenia Polski w sensie demograficznym, w sensie społecznym, w sensie kulturowym, w sensie tożsamości, wiary, historii, także dobra wspólnego i rozumianego nie tylko w sensie duchowym, kulturowym, moralnym, ale również materialnym. Czyli można powiedzieć, że Polska i polskość i nasze wspólne dobro, rozumiane i materialnie, i duchowo, jest na wiele sposobów niszczone przy jakimś współdziałaniu czynników wewnętrznych i czynników zagranicznych. I to niszczy pokój rozumiany jako dobrobyt, jako ład, jako sprawiedliwość, której jest on owocem. Brak sprawiedliwości pokój niszczy. Bezbożność, odrzucenie prawa Bożego pokój niszczy i w takim sensie prorok Izajasz mówi, nie ma pokoju dla bezbożnych. Non est pax impiis. Czytamy w księdze Izajasza. Czyli jeżeli teraz bezbożni wmawiają w siebie albo na drodze jakichś starań socjotechnicznych czy na zasadzie dominacji nad innymi osiągają pewną formę spokoju, no to pytanie za jaką cenę, pytanie czy ten spokój jest trwały i pytanie czy ten spokój się podoba Bogu. I prorocy w Starym Testamencie mówili, że spokój oparty na łamaniu prawa Bożego, na jakichś porozumieniach, sojuszach międzynarodowych, na jakimś kamuflażu zła wewnętrznego, ludzkiej krzywdy i niesprawiedliwości, musi upaść. I znowu właśnie czytamy prorocy Izajasza, że dosyć już tego zaklejania dziurawego muru. Ten mur musi runąć, prawda? Czyli ta budowla musi runąć, jeżeli
nie jest znoszona w sposób solidny. Tymczasem wszelkie właśnie ludzkie budowanie ma być oparte na fundamencie i ma być wznoszone w sposób trwały, prawda? Czyli ta budowla trwałego pokoju wymaga fundamentu, oparcia się na sprawiedliwości, na prawie Bożym, wierności Bogu, Bogu przymierza, czy to starego przymierza, czy to obecnie nowego przymierza chrystusowego. I takie budowanie jest ukazane w Piśmie Świętym jako Jerozolima, Nowa Jerozolima, Jeruszalem, miasto Bożego pokoju. Czyli mieszkamy duchowo w mieście Bożego pokoju wtedy, kiedy zaprowadzamy pokój w Duchu Sprawiedliwości, no i zbieramy owoce tego pokoju w postaci no, pewnych form pomyślności i dobrobytu, o ile to jest możliwe w świecie doczesnym, i wreszcie wiecznego pokoju w tej ostatecznej, zwycięskiej, nowej Jerozolimie Chrystusowego Kościoła chwalebnego w niebie. Prawda? Czyli zdążamy do wiecznej Ojczyzny, do wiecznego pokoju, którego obrazem apokaliptycznym jest właśnie święte miasto Boże, ta nowa Jerozolima, miasto Bożej chwały, Bożego pokoju, zniesione na fundamentach apostolskich, na fundamencie apostolskiej wiary. Czyli gdy na objawienie Bożej prawdy, Bożej miłości, Bożej woli, samego Boga w Jezusie Chrystusie, bo w Chrystusie niewidzialny Bóg stał się widzialny dla nas. I gdy w odpowiedzi na to objawienie wzbudzamy sobie wiarę i prosimy o łaskę wiary Boga, modlimy się o wiarę i o wytrwanie w wierze, wówczas powstają takie wewnętrzne, a stopniowo społeczne warunki do tego, by Boży pokój i Boży ład zaistniał. Czyli Boży ład jest zburzony przez wojnę, ale wojnę rozumiano najpierw jako grzech, jako bunt przeciwko Bogu i przeciwko ludzkiej naturze. Ta wojna może mieć różne postacie, różny wyraz zewnętrzny, może też przybrać postać militarną, ale podstawą takiej wojny jest duch ludzki zbuntowany przeciwko Bogu, w duchu pewnej zachłanności wobec Bożych darów, oderwanych od dawcy darów. Ludziom, którzy walczą zwykle na czymś zależy, na ziemi, na podporządkowaniu sobie innych jako niewolników, czy wyniszczeniu narodów, które uważa się za przeszkodę na swojej drodze, czy zagarnięcie różnych dóbr materialnych. Czyli te cele, które wynikają z ludzkiej zachłanności, chciwości, zwracają się ku Bożym darom, ale oderwanym od dawcy darów i zagarnianym w sposób niesprawiedliwy, nieuprawniony kosztem ludzkiej krzywdy, kosztem poniżania, wykorzystywania człowieka lub mordowania ludzi nieraz na skalę ludobójstwa, jak tego doświadczyliśmy w czasie II wojny światowej, ale w okresie tego nadal doświadczamy, bo przecież formą ludobójstwa jest eutanazja, formą ludobójstwa jest aborcja, formą ludobójstwa jest in vitro. Różne postacie ukrytego ludobójstwa przecież trwają, a takie ludobójstwo niszczy pokój, grzech, który w nim się zawiera, niszczy pokój, co zresztą powiedziała, gdy otrzymała nagrodę pokojową Nobla Matka Teresa z Kalkuty, powiedziała, że największym zagrożeniem dla pokoju na świecie jest zabijanie dzieci poczętych w łonach matek. To samo mówił, czy jeszcze jako arcybiskup i kardynał krakowski Karol Wojtyła, czy później papież błogosławiony Jan Paweł II. Czyli znowu odzywa się to Izajaszowe. Nie ma pokoju dla bezbożnych, dla niesprawiedliwych, dla tych, którzy łamią Boże przykazania i za pomocą ludzkich zabiegów, czynności chcą jakąś formę spokoju osiągnąć, no ale jest spokój życia i jest spokój cmentarza, jest pokój dobra i spokój ukrytego, a nieraz jawnego
zła czynionego przez tych, którzy myślą o pewnym doraźnym spokoju osiąganym za cenę czyjejś krzywdy, kłamstwa czy zabijania ludzi uznanych za zbytecznych, niepotrzebnych, przeszkadzających jakiemuś urządzeniu świata w taki sposób, by spokój był wprowadzany wyłącznie za pomocą ludzkich narzędzi działania, czy to ideologicznych, czy propagandowych, czy technicznych. Wysoko rozwinięta technika i metody socjotechniczne pozwalają nieraz taki kamuflaż przeprowadzić, gdy wydaje się, że jest okresowy spokój. Tymczasem podstaw pokoju nie ma, one są niszczone. Czyli pokój na świecie w tej chwili niszczy kwestionowanie prawdy, obiektywnej prawdy, podważanie ludzkiej natury, umieszczanie człowieka na miejscu Boga Stwórcy i Zbawcy, gdy człowiek sam jakby stwarza siebie i sądzi, że ma do tego prawo, gdy chce sam zbawić siebie, no tak jak zbawienie rozumie, a rozumie je w sensie ściśle doczesnym i takim czasowym, gdy ktoś jest szczęśliwy, majętny, silny, zdrowy, wpływowy, no to wtedy czuje, że jakiś stan szczęścia i pokoju osiągnął, a gdy kto te wartości traci, no to sens w ogóle życia traci. Tym samym ludzie uznani za niechcianych i niepotrzebnych, czy to w pierwszym okresie swojego życia, kiedy ani poza życiem nie posiadają, władzy nie mają, a w schyłku życia mogą i władzę, i posiadanie, i zdrowie, i wszystko tracić. Dar otrzymany przez Boga stopniowo tracić i wtedy najwspanialszym darem staje się sam Bóg, ale jeżeli ktoś w Boga nie wierzy, to tego daru nie ceni i traci jakąś szansę przejścia z pewnych form doczesnego pokoju, przede wszystkim pokoju wewnętrznego, pokoju sumienia, serca, do pokoju radości życia wiecznego, czyli nie ma pokoju bez Boga, nie ma pokoju bez prawdy, nie ma pokoju bez wierności prawu naturalnemu, prawu dekalogu, nie ma pokoju bez Jezusa Chrystusa, księcia pokoju, króla wielko wszechświata, w sensie eschatologicznym, ostatecznym, ale w sensie sprawowania władzy w wymiarze społecznym, doczesnym, politycznym, w każdej dziedzinie ludzkiego życia. Czyli jeżeli chcemy Polskę uratować i mieć w Polsce pokój i wewnątrz, i o ile to możliwe w relacjach zewnętrznych, zagranicznych, trzeba odwołać się nie do jakiejś tylko gry o władzę, gdy ludzie lepsi rywalizują z gorszymi, ale ponieważ gorsi zagarnęli, czy wręcz źli zagarnęli pewne materialne podstawy swojego panowania i środki medialne oddziaływania na ludzi, a przy tym mają narzędzia manipulacji i kłamstwa w swoim ręku, wtedy zwycięstwo ludzi tych lepszych, prawda, czy dobrych, wydaje się wątpliwe właśnie bez odwołania się do mocy z wysoka, do wszechmocy i miłości Jezusa Chrystusa, Matki Najświętszej, wspólnoty nieba. I Matka Boża, wskazując na Jezusa Chrystusa, w duchu tych słów, które wypowiedziała w Kanie Galilejskiej, to czyńcie wszystko to, cokolwiek mój Syn wam powie, przychodzi z orędziem pokoju w różnych swoich przesłaniach, jakie kieruje do poprzez dzieci, którym się objawia, czy ludzi prostych, którym się ukazuje, do narodów, do państw, do kościoła, do całego świata. Jednym z takich orędzi Matki Bożej, która głosi pokój, są objawienia, przekazy fatimskie. Matka Boża w Fatimie w roku 1917, gdy zbliżał się kres wojny, pierwszej wojny światowej, ale zbliżała się również rewolucja bolszewicka,
i w perspektywie dalszej była druga wojna światowa. Matka Boża zapowiedziała ostateczne zwycięstwo jej niepokalanego serca, czyli tego pokoju, który przez nią, przez jej serce Bóg światu chce darować w osobie Jezusa Chrystusa, w Kościele, we wspólnocie Bożego pokoju. I zapowiadając rychły kres pierwszej wojny światowej, ostrzegła przed złem, które Rosja w sobie wzbudza i może je rozszerzyć na inne narody i niebawem rozszerzy, aż ku zagładzie poszczególnych narodów. Zapowiedziała wybuch II wojny światowej i skierowała orędzie, częściowo od razu przekazane przez dzieci, które przyjęły to przesłanie fatimskie, częściowo ukryte w postaci sekretu fatimskiego. Na razie miało ono być ujawnione później, częściowo zostało ujawnione, ale tylko częściowo w roku 2000. Teraz powstały publikacje takich autorów jak Sokci i Ferrara, które w oparciu o taką bardzo mrówczą pracę śledczą wykazują, iż część sekretu fatimskiego, trzeciej tajemnicy fatimskiej została ukryta, nie została ujawniona i ona odnosi się do przyszłości. Znaczy różni w sposób autorytatywny hierarchowie, jak na przykład Angelo Sodano czy Tarcisio Bertone, wyjaśniając tajemnicę fatimską, kierują ją ku dokonanej przeszłości. Co się stało? Miał zginąć Ojciec Święty, no więc mało brakowało, zginąłby Jan Paweł II. Miała się nawrócić Rosja, no to się właśnie nawraca, bo się buduje cerkwi. Miały być prześladowania Kościoła, no to były, prawda? Wiek XX był czasem wielkich prześladowań Kościoła. Natomiast ci dwaj autorzy w wyniku takiego bardzo mozolnego śledztwa i porównywania różnych wypowiedzi, nieraz krętych i nieraz przeczących sobie, zwłaszcza w przypadku Tarcisio Bertone czy Angelo Sodano, udowadniają, i to proszę do mojego przekonania, czytałem książkę Antoniego Sokci, czwarta tajemnica fatimska i czytam książkę Ferrary. Otóż udowadniają, że część trzeciej tajemnicy fatimskiej odnosi się do przyszłości Kościoła, do wielkiego odstępstwa w Kościele, dotykającego także hierarchię kościelną i odnosi się do prześladowań, które będą, do nieszczęść, które będą, które mogą dotknąć cały świat. I drogą ku odwróceniu tych nieszczęść i jakiemuś odwróceniu tej apostazji wielkiej, która dotyka Kościół już teraz, a może dotknąć jeszcze bardziej w przyszłości, jest ofiarowanie Rosji jej niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. I znowu ci autorzy, przede wszystkim Sokci, udowadniają, że ofiarowanie Rosji niepokalanym sercu Maryi się nie dokonało. Znaczy, różni hierarchowie twierdzą, że się dokonało. Już Pius XII ofiarował świat niepokalanemu sercu Maryi 8 grudnia 1942 roku. Jan Paweł II błogosławiony ofiarował narody niepokalanemu sercu Maryi Fatimi to dwukrotnie w 1982 roku i w 1984, 25 marca, ale nie wymieniając Rosji z pewnych względów taktycznych, politycznych. W przypadku Piusa XII chodziło o to, że Rosja weszła do obozu aliantów, a była państwem ateistycznym, z którym alianci podjęli współpracę no, na zasadzie tych słynnych słów Winstona Churchilla, że nawet z diabłem będę współpracował po to, żeby Hitlera i Niemcy narodowo-socjalistyczne pokonać. No rzeczywiście podjęto współpracę z diabłem. No i po to, żeby tego diabła nie drażnić, Pius XII uznał, że byłoby niepolityczne przeciwko współpracy alianckiej
wymienianie teraz Rosji, ofiarowanie niepokalanemu sercu Maryi Rosji zgodnie z życzeniem Matki Bożej Fatymskiej, czyli ta sprawa została odroczona. Jan Paweł II znowu z pewnych względów ekumenicznych, ze względu na jakieś nadzieje ekumeniczne, gdy chodziło o prawosławie i ze względu na osobiste nadzieje, że będzie zaproszony przez władze rosyjskie do, czy jeszcze wówczas do Związku Radzieckiego, za Gorbaczowa, czy później do Rosji, co się zresztą nie stało przecież, jak wiadomo, ze względu na pewne nadzieje takie. Jan Paweł II widocznie uznał, że nie należy otwarcie właśnie Rosji niepokalanemu sercu Maryi ofiarować, że wystarczy ofiarować narody, bo wśród narodów jest Rosja, ale Matka Boża jednak wyraźnie powiedziała o Rosji, życzyła, żądała w Fatimie właśnie, żeby Rosja była jej niepokalanemu sercu ofiarowana i od tego uzależniła zarówno nawrócenie Rosji, jak i pokój w Europie i na świecie. Pokoju w Europie i na świecie nie ma, chociaż różnymi innymi drogami jest on niszczony, niekoniecznie przez otwarty konflikt militarny, chociaż i to lokalnie przecież zdarzało się i zdarza i trwa. Ale jest też groźna perspektywa III wojny światowej. Jak wiadomo, są środki, które mogą być takim czynnikiem inicjującym taki globalny konflikt światowy. To jedno. A drugie, chociaż są Rosjanie, którzy się nawracają do Boga i pewna jest swoboda prawosławnego kultu w Rosji w tej chwili i buduje się cerkwie. Kościół katolicki bardzo ograniczoną swobodą działania duszpasterskiego to się jednak też cieszy, to jednak o nawróceniu Rosji, zwłaszcza pod tym kierownictwem, jakie jest obecnie w tym państwie, mowy nie ma, czyli ani pokoju w Europie, ani na świecie nie ma, ani Rosja się nie nawróciła jako całość. Tym bardziej, że tu można mniemać, chodzi o nawrócenie na katolicyzm, a nie na prawosławie, zwłaszcza, że prawosławie ma swoje uwarunkowania polityczne, taki, iż jest podporządkowany władzy państwowej tak w znacznym stopniu, że traci swoją autonomię, prawda, jakąś duchową, moralną niezależność wiary od czynników politycznych. I chociaż teologia prawosławna w odróżnieniu od teologii protestanckiej jest bardzo bliska teologii katolickiej, to jednak przeszkodą na drodze ekumenizmu jest i autokefalia, to rozbicie kościoła prawosławnego na kościół autokefaliczny i zależność od władzy politycznej, która z różnych względów może się na takie pojednanie kościołów nie zgadzać, ze względów pozareligijnych. I wtedy ci funkcjonariusze cerkiewni, którzy zwłaszcza w Moskwie, cerkwi rosyjskiej, moskiewskiej, którzy są jednocześnie funkcjonariuszami państwowymi, są oficerami jakichś tam służb specjalnych rosyjskich, wysokich stopni, z pensją zresztą jeszcze często. Oni jakby służą dwóm panom jednocześnie, prawda? Mój panie, nie można dwóm panom służyć. Mamy pokój opierać na służbie Bożej, a nie na jakichś niejasnych układach polityczno-państwowych. Czyli można mniemać, iż życzenie Matki Bożej jako owocu ofiarowania Rosji niepokalanemu sercu było nawrócenie Rosji na katolicyzm, a nie na prawosławie. I pokój w Europie oparty nie tylko na zaniechaniu konfliktów militarnych, ale na budowaniu Europy właśnie był taki społecznej, politycznej Christianitas, której w tej chwili w Europie nie ma. To europejska Christianitas, można powiedzieć, że w dużej mierze leży w gruzach już w tej chwili, zwłaszcza gdy chodzi o socjalistyczne, totalitarne koncepcje Unii Europejskiej i jakoś włączone z światowy masoński globalizm. I gdy zbliża się rocznica powstania masonerii, 300 lat temu powstała w 1717 i za 4 lata będzie wchodziła swoją rocznicę, 300.
to trzeba widzieć te przecież masońskie, pogańskie, globalistyczne tendencje, które na wszelkie podstawy trwałego, rzeczywistego pokoju niszczą. Jeżeli teraz Matka Boża w taki bardzo konkretny, precyzyjny sposób powiedziała: wybierzcie Rosję z tego układu, ofiarujcie ją mojemu niepokalanemu sercu, a zobaczycie, że ja w tej chwili będę upoważniona, prawda, żeby wkroczyć w sprawy Rosji, ale Europy i świata również. I wyrwanie Rosji z tego globalistycznego układu, wprawdzie Rosja do Unii Europejskiej nie należy, ale Unii Europejskiej władzą jest nasze bliżej do Rosji, na przykład niż do Polski. W tej chwili wyrwanie Rosji z tego układu może spowodować, że ten układ się po prostu zawali. Dlatego trzeba się bardzo modlić, żeby, czy to Ojciec Święty Franciszek, aby się tak stało, czy jego następca, ale czasu jest niewiele, wreszcie to życzenia, nawet żądanie Matki Bożej i Fatimskiej spełniło się dla pokoju w Europie i na świecie, takiego pokoju, którego świat dać nie może, bo go nie ma, mówi Panie. Spokój wam daje, ale nie tak, jak świat wam da. Niech się nie tworzy wasze serce, ani się nie lęka, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. I Benedykt XVI właśnie pod natchnieniem Ducha Świętego ogłosił obecny rok jako rok wiary. Prawda? Czyli wiara zwrócona ku Bogu, ku Chrystusowi, ku prawdzie, jest podstawą Bożego Ładu, Bożego Pokoju i wiecznego pokoju, bo poprzez wiarę ku wiecznej ojczyźnie zdążamy i także w pewnej mierze pokoju doczesnego, ile to jest zgodne z wolą Bożą. A Pan Jezus, który no, z jednej strony mówi to wielokrotnie, przynosi światu pokój, prawda, pokój wam daje, mówi też, czy myślicie, że przyszedłem dać światu pokój? Nie pokój, ale rozłam. Znaczy, słowo pokój ma różne znaczenia. Jeżeli pokój rozumiemy jako ten tak zwany święty spokój, to Ewangelia Chrystusa siłą rzeczy ten święty spokój oparty na kłamstwie, na zdeprawowaniu ludzkiego sumienia burzy. I w sensie osobistym, i w sensie społecznym taki ten tak zwany święty spokój oparty na jakichś porozumieniach i korzyściach, czy wewnętrznym samooszukiwaniu się człowieka, ten spokój trwać długo nie może, a nawet powinien być zburzony po to, żeby człowiek zadał sobie pytanie, no to jeżeli tego pokoju utrzymać nie mogę, no to czy w ogóle pokój jest dobrym, realnym, możliwym do osiągnięcia? No, objawienie mówi nam, że tak, ale trzeba tych źródeł pokoju szukać tam, gdzie one są, a nie tam, gdzie ich nie ma i właśnie podstawy pokoju, czy źródła pokoju tkwią w Bogu, w woli Bożej. Bóg chce wspólnoty z nami, chce właśnie takiego ładu, który pewnej pełni, jaką człowiek może osiągnąć w swoim rozwoju tutaj już na ziemi, aż ku radości i chwale życia wiecznego i właśnie pokój w rozumieniu biblijnym oznacza spełnienie. Prawda? Człowiek jest spełniony. Prawda? Potem odchodzi w pokoju, ku wiecznemu pokojowi, ale co miał zrobić na ziemi, to zrobił. Czyli w tym sensie no, patriarchowie starotestamentalni, prawda? Umierając w pojednaniu, pełnym pojednaniu z Bogiem, prawda? Można powiedzieć, odchodzili w pokoju. Prawda? Ku pokojowi, ale i w pokoju świadomości, że pozostawili po sobie potomstwo, prawda, czy dochowali Bogu wierności do końca, czy trwali w przymierzu z Bogiem w ramach tego starego przymierza, jakie objęło naród wybrany, ale było pewnie się otwarte też ku innym spoza narodu wybranego ludziom, którzy chcieli z tych dóbr przymierza skorzystać pod pewnymi warunkami i je spełniali te warunki. No więc również i dzisiaj prawda, są warunki pokoju, które określa Bóg. Jeżeli one są spełnione, wtedy pokój jest dobrym, który można osiągnąć już teraz w życiu doczesnym. I dlaczego Pan jest mówić błogosławieni, którzy wprowadzają pokój? Błogosławieni, czyli szczęśliwi, wsparci Bożą pomocą z wysoka, bo Boże błogosławieństwo wspiera dobro,
które Bóg zawarł w człowieku, ale które może być rozwinięte albo też osłabione czy zniszczone, zależnie od ludzkiej woli, ludzkiego postępowania. Bóg to dobro wspiera, nam błogosławi i błogosławi właśnie ludziom pokoju. A dopuszczanie szczęścia na ludzi, którzy tego Bożego pokoju nie chcą czy błądzą, właśnie po to, żeby zaczęli myśleć. Czyli te różne złe doświadczenia, które są udziałem naszej ojczyzny obecnie, mogą ludzi, ludzkie sumienia, obudzić, skłaniając do myślenia. Dlaczego jest tak źle, kiedy miało być tak dobrze? Dlaczego cierpimy? Pamiętam kiedyś takiego pijaka, który już z przepicia miał właśnie taką siną twarz, a jeszcze się zabrudził gdzieś tam, pewnie upadł jakieś błoto i tak jęczał, dlaczego ja tak cierpię, dlaczego ja tak cierpię, dlaczego ja tak cierpię. Pan Bóg dopuszcza, żeby sobie w końcu odpowiedział na to pytanie, ale pewne cierpienie Pan Bóg dopuszcza, żeby sobie zadać to pytanie, dlaczego my tak cierpimy i co zrobić, żebyśmy może odkrywając głębokie przyczyny tego cierpienia, no, zrobili co można, żeby no, i te cierpienia od siebie odwrócić i przyczynę cierpienia jakoś usunąć. No a najgłębszą przyczyną także ludzkich cierpień, które Pan Bóg dopuszcza, po to, żeby ostrzec nad przecierpieniem wiecznym, które jest no, nieporównanie gorsze od najcięższych cierpień doczesnych, Pan Bóg to dopuszcza właśnie, żeby w dużej mierze po to, żeby ludzi pobudzić do myślenia, prawda? Dlaczego ja cierpię, dlaczego Polska jest dotknięta takimi cierpieniami, które no, są duże, a mogą być jeszcze większe przecież. Ale znowu można je w pewnej mierze zmniejszyć pod pewnymi warunkami. Dla Polski zbawienne byłoby w sensie narodowym, społecznym, politycznym ofiarowanie Rosji niepokalanym sercu Maryi, więc trzeba się o to modlić, bo od Rosji jesteśmy w dużej mierze uzależnieni i przez tę zależność poniżeni, pozbawieni suwerenności, niepodległości, wiary, ducha, a także dóbr materialnych. Polska jest przecież okradana na wielką skalę, grabiona, rujnowana. Ale ta zależność dotyczy właśnie różnych innych związków politycznych, międzynarodowych, ale Rosja jest to państwem kluczowym, prawda? Czyli wyrwanie Rosji z tego układu, gdyby ona nastąpiła jako fala wyniku ofiarowania Rosji niepokalanym sercu Maryi, by być może rozbiło ten układ i wydało na wyzwolenie naszej ojczyzny, takie Boże wyzwolenie. To jedno. Drugie, intronizacja Jezusa Króla Polski, czyli uroczyste stwierdzenie, Jezus jest naszym Królem. Jemu mają być poddane ludzkie władze. Jego prawo należy pełnić. Wszelkie ludzkie ustawy mają być zgodne z Ewangelią, z prawem Bożym zawartym w dekalogu, z prawem naturalnym zapisanym w naszej ludzkiej naturze. Czyli tu nie chodzi o to, żeby ludzi pozbawiać władzy, tylko chodzi o to, żeby ludzką władzę właściwie kierunkować, nadać jej sens. Sens ludzkiej władzy może być dwojaki. Władza dla władzy i przywilejów z nią związanych i władza dla troski o wspólne dobro i o ludzi. O ludzi, o ile oni są tej władzy poddani, czy mogą być poddani w sensie doczesnym, czyli o ludzi żyjących odpoczęcia po naturalną śmierć. Jeżeli władza lekceważy prawo do życia, odpoczęcia po naturalną śmierć, nie stwarza warunków, w których życie ludzkie byłoby uszanowane, a tak czyni obecna władza w Polsce przecież, lekceważąc ludzkie życie, niszcząc ludzkie życie, popierając niszczenie ludzkiego życia. Gdy chodzi o wspólne dobro, zarówno duchowe, jak i materialne, no widzimy w jakim stopniu ono jest otoczone zakłamaniem, pogardą, kłamstwem, rozkradane, niszczone. Czyli ta władza tych racji, które uprawomacniają ludzką władzę, właśnie jako troskę o ludzi, o wspólne dobro, nie spełnia. Natomiast w duchu w literaturze przecież książę Machiavellego, Niccolò Machiavellego,
daje taki portret, prawda, władcy, który zdobywa władzę, utrzymuje za wszelką cenę po to, żeby z tej władzy korzystać. W sensie, czy to osobistym, czy grupowym. Tak dzisiejsi władcy przecież w Polsce w niewielu krajach władzę rozumieją. I teraz to żądanie, żeby Kościół się nie mieszał do polityki, które wielu ludzi uznaje za słuszne, oznacza, pozwólmy politykom, żeby prowadzili politykę tak, jak są. Czyli żeby nie realizowali polityki w duchu właśnie troski o wspólne dobro ludzi, tylko realizowali politykę w duchu zagarnięcia władzy i trzymania jej za wszelką cenę. Za cenę mordowania ludzi, za cenę kłamania, za cenę rozkradania, za cenę zdobywania swoich wygórowanych przywilejów materialnych, które i tak ci ludzie przecież prędzej czy później stracą. Nawet jeżeli nie będą osądzeni przez żaden Trybunał Ludzki, uciekną gdzieś, schowają się gdzieś w jakichś instytucjach opiekuńczych dla siebie. To wtedy być może Unia Europejska, władza Unii Europejskiej otoczy opieką takich ludzi pokoju właśnie premiera czy prezydenta i ich szajki całej. No ale na jak długo to będzie trwało? No prędzej czy później trzeba stanąć przed Bogiem na Sądzie Bożym i człowiek, który uniknął sądu ludzkiego, Sądu Bożego, nie uniknie. Kiedyś święty Paweł arcykapłanowi, który polecił słudze, żeby Pawła spoliczkował, powiedział, uderzycie Bóg ścianą powielana. No jest legenda, że ten tam arcykapłan, który wykonał takie polecenie, żeby świętego Pawła uderzyć w twarz, którego święty Paweł nazwał ścianą powieloną i zapowiedział, że uderzy go Bóg, ten arcykapłan podobno dożył starych lat według legendy i umarł w swoim łóżeczku. Otoczony opieką do ostatnich chwil swojego życia. No i powstało pytanie, no to uderzył go w końcu Bóg, czy nie uderzył? No i odpowiedź taka, no nie widzieliście, co się stało z tamtej strony, gdy tylko on przez granicę śmierci przeszedł właśnie na drugą stronę ludzkiego życia. Wtedy to uderzenie nastąpiło, prawda, i ono okazało się niepowodowanie boleśniejsze niż to, które mogłoby nastąpić, gdyby ten człowiek powiedział, bardzo żałuję, to źle postąpiłem, powinienem był nie tylko Pawła usprawiedliwić i uwolnić od odpowiedzialności karnej, ale wręcz przejść na jego stronę, stać się uczniem Jezusa Chrystusa i ewentualnie ponieść tam jako ludzko odpowiedzialność za moje złoczyny. Byłoby to nieporównanie łagodniejsze i lżejsze od tego, co nastąpiło w przypadku odmowy, i to skutecznej odmowy, poddania się jakimkolwiek ludzkiemu sądowi spełnionemu w duchu troski o dobro, o prawdę, o sprawiedliwość. Czyli można przecież tak jest w Polsce, że prokuratury i sądy w dużej mierze służą w Polsce złu i spełniają niekiedy na telefon w sposób groteskowy życzenia przedstawicieli obecnej władzy. No niekiedy wyroki mogą być słuszne i sprawiedliwe, ale pytanie, w jakich proporcjach może te organy tak zwanej sprawiedliwości państwowej służą rzeczywistej sprawiedliwości, ale w jakiej proporcji służą złu, zakłamanie, krzywdzie ludzkiej i społecznej i państwowej. Pokój był realizowany na świecie w Cesarstwie Rzymskim. Był ten pokój rzymski, Pax Romana. I on opierał się na takich bardzo prostych zasadach, które po łacinie były sformułowane civis pacem para bellum. To znaczy, chcesz pokoju, szykuj wojnę. To znaczy, bądź uzbrojony, prawda? Oprzyj pokój na sile zbrojnej. I druga zasada polityki rzymskiej była divide et impera, to znaczy dzieli rządź, to znaczy staraj się, żeby poddani twoi byli słabi, byli tobie podporządkowani, byli skłóceni, prawda? I wtedy ten pokój rozumiany w sensie administracyjnym i politycznym, pewnego systemu prawnego także, zaprowadzisz, nie mając konkurentów wśród jakichś poddanych, którzy się poczują silni i zaczną swoją wolę tobie narzucać, więc lepiej ich rozproszyć, lepiej ich podzielić, lepiej ich skłócić, prawda, nawet między sobą i wystąpić ewentualnie jako arbiter, który godzi skłóconych, ale już na swoich
warunkach. Czyli ten pokój rzymski Pax Romana, no można powiedzieć, miał swoje dobre strony, ale to były zasady czysto ludzkie i moralnie wątpliwe, zwłaszcza gdy chodzi o szykowanie wojny przez zbrojenia, przez oparcie pokoju na sile, przemocy i gdy chodzi o tę zasadę skłócania ludzi, rozpraszania jakichś takich więzi międzyludzkich, które nie byłyby kontrolowane przez władzę państwową. No więc ten Pax Romana został doprowadzony do absurdu wręcz w postaci Pax Sovietica, gdzie pokój opierał się na tak zwany pokój, prawda, walka o pokój, opierała się na tym, że mamy narzędzia walki, prawda, czyli mamy siłę zbrojną, siłę ekonomiczną, siłę polityczną. Potrafimy innych zastraszyć, prawda, czy jakoś tak propagandowo ogłupić, w czym Sowieci przecież okazali się specjalistami przecież wręcz w tym kamuflażu, w tym oszustwie jakimś gigantycznym, międzynarodowym i do tej pory te metody przecież są używane przez te postsowieckie władze, które wyraźnie nawiązują do tradycji Rosji imperialnej Związku Sowieckiego, Pax Sovietica. No? No ale jest też ten Pax Christiana, pokój chrześcijański, który ostatecznie zwycięży, ale i Pan Jezus i Matka Najświętsza chcą, żeby to zwycięstwo było oparte na poddaniu się władzy właśnie Jezusa Króla, którą określa się mianem intronizacji Jezusa na Króla Narodów i Państw i ofiarowaniu niepokalanemu sercu Maryi, Państw Narodów Świata, ale szczególnie jak Matka Boża wybrała, prawda, jakby uderzając w sedno spraw zła, które toczy się na świecie, znaczy, bo wyraźnie przecież w 17 roku światowa masoneria posłużyła się Rosją dla niszczenia europejskich chrześcijan. Ta z kolei tak już była bardzo nadwątlona, osłabiona przez protestantyzm, przez rewolucję francuską, przez XIX-wieczny liberalizm i socjalizm. Czyli już ta chrześcijanitas w Europie już była bardzo taka słabiutka, a cios następny przyszedł w postaci tego, że Rosja stała się narzędziem światowej masonerii. Potem nastąpiłaby krótka taka kapitulacja, wycofanie się Rosji z tego układu i powrót teraz. Powrót, kiedy Rosja na nowo staje się czynnikiem światowego globalizmu i czynnikiem wspierającym, jeżeli nie należy do Unii Europejskiej, ale jednak tę Unię Europejską właśnie bardzo wyraźnie wspiera, czyli spokojnie rozumianym w sensie politycznym, tak jak obecnie zrealizowana polityka w Europie i na świecie, no dużo nadziei się nie da, gdy podejmujemy pewne decyzje polityczne, choćby zbliżają się wybory, no więc kogoś wybrać trzeba, no to taka kalkulacja, no jacy ludzie dają pewne nadzieje, jacy ludzie nie dają właśnie prawie żadnych, czy w ogóle żadnych nadziei, więc wybór polityczny no swoją drogą, ale taki wybór duchowy, moralny, religijny, no przede wszystkim, no może prowadzić i Polskę, i Europę, i świat ku pokojowi, a narzędzia tego wyboru, no Pan Bóg nam dał kult serca Bożego, no to było narzędzie dane w tej formie, jaki został w końcu przyjęty w Kościele. Było to narzędzie dane w XVII wieku, pod koniec XVII wieku, dla uratowania Francji i Europy przed tym nieszczęściem, które przyszło w postaci masonerii, w postaci filozofii oświeceniowej i w postaci rewolucji francuskiej. A przecież cień tego nieszczęścia nas dalej tłamsi, przygniata. A odwróceniem tego nieszczęścia, według przekazu, jaki otrzymała święta Małgorzata Maria Alakul, było ofiarowanie Francji na święczenie Sercu Bożemu przez uroczysty akt spełniony przez króla Ludwika XIV. Miał ofiarować siebie, swoją drużynę, swój dwór, wojsko, stany francuskie, całą Francję, całe państwo. Najświętszemu Sercu Bożemu, czego zaniechał
dopiero Ludwik XVI, krótko przed ścięciem na giletynie, jak wiadomo z historii, w więzieniu ten akt spełnił, ofiarowania siebie i Francji na Świętym Sercu Bożemu, ale było za późno. Następnie przesłanie odnoszące się do miłosierdzia Bożego darowanego ludzkości grzesznej, słabej i biednej jako tej ostatniej deski ratunku. Otóż ten kult miłosierdzia Bożego się w dużej mierze przyjął i to za sprawą Polski, Karola Wojty, następnie Jana Pawła II. I ten kult w Polsce jest obecny na świecie. Zresztą część dla Serca Bożego w tej formie, jak została przekazana świętej Małgorzacie Marii Alacoq, przyjęła się najpierw w Polsce za sprawą polskich biskupów, a dopiero później w Kościele Powszechnym na świecie, znacznym opóźnieniem na świecie. I w Polsce ten kult trwa, co nabowiązywa. Czerwcowe śpiewane litania do Serca Bożego są pierwsze piątki miesiąca, jest kult obrazu Serca Bożego, więc zarówno przyjęcie tego przekazu o czci Serca Bożego, jak i przekazu o czci Bożego Miłosierdzia, zaufania Bożemu Miłosierdziu, okazało się bardzo cenne. I Polska tutaj odegrała szczególną rolę. I teraz właśnie szczególnie do Polski Pan Jezus zwraca się z tym orędziem intronizacji Jego jako Króla Państw i Narodów po to, żeby narody ocalały. W jakim sensie? Doczesnym, bo w sensie wiecznym człowiek ocaleje w najgorszych nawet warunkach. Chociaż nie jest to takie proste, gdy chodzi o edukację, gdy chodzi o kształtowanie dzieci i młodzieży. Jeżeli system szkolny jest nastawiony na wczesną deprawację, demoralizację dzieci i młodzieży, tak jak to się dzieje w tej chwili, jest prowadzone już w Polsce, to stopień winy może być tym wątpliwy, znaczy nawet niewielkie, ale efekt jest taki, że gdy z takiego dziecka wyrośnie osoba ukształtowana już jakoś, utrwalona w tych swoich przekonaniach, które są na antypodach wiary, na antypodach moralności, na antypodach dobra i prawdy, to Bóg wszystko może, prawda? Bóg czyni cuda, ale w kategoriach wiary i moralności ludzkie nawrócenie może się wydawać już prawie niemożliwe. Że człowieka można wcześniej tak zdeprawować, prawda, że jest niezdolny do normalnego życia, chodzi w kategoriach małżeńskich, w kategoriach rodzinnych, w kategoriach społecznych, narodowych, państwowych. Zdolny jest tylko do tego, żeby się bawić, używać, a potem odchodzić. Nawet przez popełnienie samobójstwa czy zgody na eutanazję, kiedy życie nieprzyjemne, nieskuteczne traci świadomości ludzkiej sens, prawda? Używaj życia, póki możesz, a potem się wydaś. Dokąd? Donikąd. No wcale nie donikąd. Właśnie wcale nie donikąd. Czyli jest taka wielka krzywda wyrządzana właśnie nieraz ludziom bezbronnym, małym, prawda? Już poczynając od przedszkola. I takie, te programy są w sposób prędki, natrętny, ale częściowo zakamuflowany, także wielu się nie orientuje. No, są jakieś sygnały, prawda, alarmowe, ale przyjmowane przez mniejszość, wyraźnie przez mniejszość ludzi, którzy są tym, tą zmianą edukacji oburzeni, zaniepokojeni, prawda, czy tam gotowi się sprzeciwiać. Czyli świat idzie w kierunku samobójstwa, wielkiego zbiorowego samobójstwa i samozagłady, no już takiego doszczętnego zniszczenia pokoju, ale są szanse, prawda, aby świat się z tego nieszczęścia wydobył. I Matka Boża ostrzega nie tylko przed złem zewnętrznym wobec Kościoła, bo ci, którzy objawienia fatymskie chcą sprowadzić do tego, co było, mówią, że objawienia fatymskie zapowiadają prześladowania Kościoła, prześladowania Kościoła były, no może jeszcze trwają, prawda, że zasadniczo chodzi tutaj o przeszłość. Nie. Chodzi tutaj nie tylko o zewnętrzne prześladowanie Kościoła, chodzi o zło w Kościele, chodzi o wielką apostazję, która się w Kościele dokonuje i która ma wymiar odejścia od wiary, odejścia od liturgii, właściwej liturgii oznaczającej udział w ofierze Chrystusa, cześć do ofiary Chrystusa, szacunek dla obecności Chrystusa w Eucharystii. Więc te różne dziwactwa liturgiczne, które zaraz po soborze zaczęły się w Kościele mnożyć i
jakieś ogromne odstępstwo od wiary, porzucanie stanu zakonnego, kapłańskiego. To już przestraszyło Pawła VI i on powiedział, że wbrew spodziewaniom, wbrew oczekiwaniom, przez jakieś szczeliny dym szatana dostał się do kościoła. Czyli były takie sygnały wypowiadane przez Pawła VI, przez Jana Pawła II, które świadczyły o tym, że papieże są świadomi działania szatana wewnątrz kościoła. Co więcej, z różnych wypowiedzi już Pawła VI i Jana Pawła II wynika, że ci papieże poznali cały sekret Fatimski III, ale zdecydowali się publikować, znaczy Paweł VI nie opublikował, tylko troszeczkę tam nawiązał w niektórych swoich wypowiedziach. Jan Paweł II zdecydował się opublikować, czy kardynał Ratzinger, opublikować pewien wybór, pewną część właśnie trzeciej tajemnicy Fatimskiej. Zresztą istotą tej tajemnicy rozumianej jako całość jest ostrzeżenie przed tym, co będzie, co narasta, prawda? Co jest, ale i co będzie. A nie przed tym, co było. No było, spełniło się i koniec. Prawda? Nie. Nie, jest to pewna rzeczywistość. Zresztą papież Benedykt XVI wyraźnie powiedział, że nie można sprowadzać przekazu fatimskiego do spraw przeszłych. Przekaz fatimski odnosi się do tego, co jest i co będzie. Z tym, że powiedzmy nie postawił kropki nad i, jakby to tłumacząc w ten sposób, że nie chce wzbudzać sensacji. Nie chcę wzbudzać sensacji, bo i tak w Piśmie Świętym mamy wszystko to, czym powinniśmy się kierować. I rzeczywiście, prawda? Ale widać Matka Boża uznała, że do tego dać trzeba pewne wyjaśnienie. Po to, żeby jakoś ludźmi wstrząsnąć i ich ostrzec. Prawda? No zresztą tak postępuje każdy kaznodzieja, który, czy rekolekcjonista, czy klauzury głosi homilię. No mógłby po raz drugi przeczytać lekcję Ewangelii, prawda, i powiedzieć wszystko Pan Bóg w tym zawarł, nie ma Wam nic więcej do powiedzenia. Tymczasem dobre kazanie, dobra homilia polega na tym, żeby nic nie ująć, nic nie dodać, ale sprawić, żeby ludzie odnieśli Słowo Boże do swojej sytuacji obecnej i przyszłej, a także przeszłej ją zrozumieli. Czyli Matka Boża zachowała się jako taki matka, prawda, zatroskana o swoje dzieci, pragnąc dla nich dobra wczesnego i wiecznego, ale również jako ktoś, kto Słowo Boże wyjaśnia, aktualizuje, odnosi je do tego, co było, jest i będzie. I teraz być nazwany dzieckiem Bożym, no to w istocie być dzieckiem Bożym, bo w Piśmie Świętym być nazwany to jest coś więcej niż jakieś zewnętrzne określenie człowieka, jest to pewna istota, prawda? Czyli człowiek, który prowadza pokój, jest dzieckiem Bożym, dzieckiem Boga pokoju. Dzieckiem, które naśladuje swoich rodziców, im ufa na ich dobrej i wolnej miłości. Polega, czyli właśnie dzieciństwo duchowe w świecie ludzkim, zgodnie z tym, co mówi Pan Jezus, wzywają, że naśladowanie dzieci wręcz, prawda? Ale naśladowanie dzieci nie w infantylizmie, tylko w ich pełnym zaufaniu wobec miłości ojca i matki. Natomiast gdy w tej obecnej, tej pogańskiej pseudokulturze samo pojęcie macierzyństwa i ojcostwa ulega destrukcji, prawda? Chodzi o to, żeby nie było ojca ani matki, tylko był co najwyżej rodzic numer jeden i numer dwa, prawda? A wobec siebie, żeby ci rodzice czy pseudorodzice byli partnerami, a nie małżonkami. Więc dziecko ma być tak kształtowane, żeby pojęcie matki i ojca w ogóle nie istniało, prawda? Żeby dziecko dorastając nie zadało sobie pytania, kto jest moją matką, kto jest moim ojcem. Nie, są partnerzy, którzy ciebie sobie zamówili, kupili, mają. No i dają tobie pewne warunki właśnie, które na tak rozumiany rozwój, jak oni ten rozwój rozumieją, pozwalają. Czy
czyli jeżeli w świecie ludzkiej kultury pojęcie ojca i matki ulega wyrugowaniu, zniszczeniu, a to się robi to bardzo prędko programowo w tej chwili, to wtedy staje się niezrozumiałe pojęcie macierzyństwa odniesionego do Najświętszej Marii Panny i jeszcze odniesionego do Boga. A Bóg w pewnym sensie zawiera w sobie i miłość macierzyńską, i ojcowską. I w Piśmie Świętym znajdujemy wyjaśnienie, co to znaczy, że Bóg jest ojcem, co to znaczy, że Bóg objawia nam miłość macierzyńską. Także choćby matka, prawda, ciebie powróciła, ja ciebie nie powrócę. Czyli jest ta bezwarunkowa wierność Boga wobec człowieka. Natomiast związki partnerskie i relacje pseudo jakieś, jak je nazwać w ogóle, wobec dzieci adoptowanych przez jakieś nienaturalne związki partnerskie, te relacje pozbawione odniesienia do ojca i do matki, pozbawione pewnej wierności, prawda, wierność ojcowska, wierność macierzyńska, wierność Boga samego, wierność Matki Najświętszej, wierność Chrystusa, pozbawione wierności, bo te układy są płynne, prawda? Przypomnij sobie, kto był twoim rodzicem numer 1 5 lat temu, kto był 3 lata temu, kto jest teraz, prawda? Bo ci rodzice numer 1 i numer 2 mogą się zmieniać. Związki partnerskie są, czy sobie wiadomo, nietrwałe, zwłaszcza związki jednopłciowe. Więc tam, gdzie taki związek można łatwo nawiązać, można go również łatwo rozwiązać. Czyli pojęcie wierności tutaj nie istnieje. Istnieje pojęcie pewnych korzyści. No i któryś z autorów taki rozbrajająco szczery sposób powiedział, że dla dziecka jest dobrze, jeżeli rodzice się rozwodzą, bo wtedy może dostawać podwójne korzyści. Bo idzie do matki, powiedzmy, jeżeli jest matką, przepraszam, z rodzicem numer 2 i dostaje tam jakieś świadczenia, a potem udaje się do rodzica numer 1 i dostaje drugi raz to samo, albo jeszcze więcej, prawda? I może sobie balansować w tym układzie, a potem ten układ się zmienił i w miejsce rodzica numer 1a przychodzi rodzic numer 1b, a w miejsce rodzica numer 2a przychodzi rodzic numer 2b, c, t, d i tak dalej, prawda? I wtedy dziecko może sobie manipulować i balansować sobie między tymi różnymi rodzicami, którzy dziecko w umiejętny sposób się zakrzątnie koło swoich materialnych korzyści, to może dostać znacznie więcej, bo jeżeli ma teraz rodziców, matkę i ojca, no to oni troszeczkę siebie nawzajem kontrolują, prawda? Dostałeś od mamusi, to nie idź po to samo do tatusia, prawda? Ale jeżeli teraz tatuś mieszka w odległości kilku kilometrów i można sobie do niego pojechać autobusikiem i można powiedzieć tatusiu daj, prawda? No i tatuś daje, bo chce udowodnić, że jednak z tym dzieckiem jakaś więź jeszcze ma wszystko łączy. No więc ten autor powiedział, że dla dziecka to jest bardzo korzystne, prawda? Bo ma teraz podwójne gratyfikacje. Znaczy większe niż by miało, gdyby ci rodzice trwali w jednym związku. Powiedzmy, nie dublowali tych swoich gratyfikacji wobec dziecka na życzenie, na żądanie. No i w takim świecie właśnie pozbawione miłości, prawda, tym samym i Bożego pokoju w tej chwili żyjemy, no i prowadzenie Bożego pokoju polega na takiej jakiejś wielkiej kontrrewolucji, prawda, zniszczenie tego kłamstwa zawartego w tej pogańskiej rewolucji, jaka nas dotyka, a zwłaszcza te młode pokolenia i nawiązania do tych odwiecznych prawd, bez których pokoju nie ma. I człowiek, który nie jest dzieckiem wobec ojca i matki i w ogóle nie przeżywa swojej relacji w kategoriach dziecięstwa, nie rozumie też, co to znaczy być dzieckiem wobec Boga Ojca. Znaczy zaufać Bożej wierności, zaufać Bożej miłości bezwarunkowej, okazać Bogu posłuszeństwo. W miejscu posłuszeństwa jest pewna kalkulacja, co mnie się bardziej opłaca.
od kogo i w jaki sposób mogę więcej dla siebie wyciągnąć. Zresztą taka postawa pewnej kalkulacji, pewnego żebractwa wprowadziła przecież Polskę na fałszywe drogi, na pewne manowce, bo motywem decyzji pozytywnej dla akcesu Polski przez Unię Europejską było to: Unia nam da. Dlaczego znaczna większość Polaków chciała i nadal chce należeć do Unii Europejskiej? Nie pamiętam, referendum dało chyba 80% poparcie dla aneksji Polski przez Unię Europejską. No i zasadniczym motywem było to, że Unia nam da. Ale jeżeli Unia najpierw zabierze, a potem część odda i część odda pod swoimi warunkami, a nieraz nie odda w taki sposób, że lokalne władze tego nie wykorzystają, być może celowo albo przez swoją nieudolność, no to pytanie, czy więcej da, czy więcej zabierze, a to co da, czy da na warunkach korzystnych dla nas, na warunkach niekorzystnych. No i w tej chwili coraz bardziej się okazuje, że jeżeli Unia komuś coś daje, to musi zabrać najpierw. Poza tym daje tak, że część tego trzeba potem oddać, bo jest niewykorzystana na warunkach, a jeżeli jest wykorzystana, to ten sposób, który Unia uważa za, władze Unii uważają dla siebie za korzystny, a nie, no na przykład, jeżeli władze Unii w duchu tej fałszywej ideologii Globcia uważają, że za dużo jest dwutlenku węgla i że ten dwutlenek węgla należy skraplać i zatłaczać w ziemię i dają na przykład Polsce jakieś pieniądze na skraplanie dwutlenku węgla i zatłaczanie go w ziemię, no to pytanie, co nam z tych pieniędzy? Same szkody, prawda? Sam bezsens i same szkody. No więc, jeżeli Unia daje nam pieniądze na to, żeby niszczyć futry na przykład. Obniżają w ten sposób kary, którą przedtem analizowali. Żeby rybakom zniszczyć, zezłomować kutry, za pomocą których łowili ryby i zarabiali, a my mieliśmy dobre rybki do zjedzenia. Jeżeli teraz to polskie rybołówstwo za pieniądze unijne jest niszczone, no to ewentualne nawet jakieś tam zapomogi dane tym biednym rybakom przecież nie rekompensują strat, jakie polska gospodarka wskutek tego ponosi. Ale tak właściwie jest prawie każdą dziedziną w tej chwili gospodarki, która nawet częściowo za pieniądze unijne jest niszczona, ale pytanie, no i co z tego, że Unia nam coś da? To nie mamy podstaw, żeby w sposób samodzielny i samowystarczalny troszczyć się o swoje dobra, nawiązać współpracę na warunkach równoprawnych z innymi państwami, być poza Unią. I zresztą, kiedy decydowało się to, co można właśnie nazwać aneksją przez Unię Europejską, no to ostrzegali nas, święty Maciej Filip Adwent przed tym, znawca sprawy, przecież pracował na Zachodzie wiele lat i miał z polityką unijną wiele do czynienia i znał ją od środka. Karl Bederman, prawda, też jako urzędnik unijny przecież do Polski został wysłany. Czy Włodzimierz Władimir Bukowski. No i ci trzej autorzy, z którymi się jakoś zapoznałem, poza tym pewien jakiś zdrowy rozsądek. To mnie wtedy przekonało, że broń Panie Boże, że z tego nic dobrego nie może wyniknąć. No a kiedy niedawno zapytano Mirosława Piotrowskiego, profesora, który jest tym parlamentarzystą, europarlamentarzystą, w Radio Maryja takie pytanie było, czy są szanse, by Polska wystąpiła z Unii Europejskiej. I on powiedział w bardzo lakoniczny sposób. Nie ma w Polsce partii, która by chciała, żeby Polska wystąpiła z Unii Europejskiej. A system polityczny Polski opiera się na układzie partyjnym, prawda? Czyli jaką drogą, prawda, szukać ratunku? No, droga polityczna w pewnej mierze, no tak, na pewno lepiej, żeby rządził PiS niż Platforma, ale teraz pytanie, czy jaką przewagę musiałby mieć PiS w wyborach, żeby tamci tego nie sfałszowali na tyle skutecznie, żeby tę przewagę zniwelować i żeby PiS mógł rządzić samodzielnie. Jaką musiałby mieć przewagę w wyborach, a jaką ma według tych wszelkich sondaży,
które w tej chwili dają mu tam 2 czy 3% przewagę nad Platformą. Przy tym Platforma ma zdolność koalicyjną, prawda, dowolną, prawda, z każdym może. Natomiast PiS zdolności koalicyjne pod warunkiem zachowania jakiejś swojej tożsamości, wierności temu programowi nie ma. No z kim? No, w ostateczności z tą prostytutką PSL, prawda? W ostateczności, ale co to za sojusz? Czyli oczywiście no, pójść do wyborów i głosować na tych, którzy dają tam jakieś nadzieje, może minimalne. No, ale znowu, powiedzmy, że nawet wygrają. No wygrać, a utworzyć rząd, to nie to samo. Następnie wygrać, utworzyć rząd, a utrzymać rząd, to znowu nie to samo. Będzie akcja i wewnętrzna, i międzynarodowa, żeby tę maleńką istotkę zniszczyć. Więc bez odwołania się do tych trzech właśnie czynników ratujących nas postaci entronizacji Jeszcze Polski, ferowanie Rosji niepokonanym sercu Maryny, wreszcie Kruciaty Różańcowej, prawda, jest ten czynnik, który zdawałoby się najłatwiej wprowadzić, a najłatwiej zaakceptować w tych warunkach, jakie w Polsce w tej chwili są. No przede wszystkim chodzi o kościelne warunki, ale również władze jakoś nie organizują działań przeciwko krucjacie różańcowej, a mogłyby, bo są działania publiczne krucjaty, no choćby takie jak ten pochód na marsze różańcowe. Jeżeli teraz władze miejskie zgadzają się na to, żeby taki marsz się, no tam od jednego kościoła do drugiego, to już powiedzmy niedużo, ale jest radiowe, to są życzliwie nastawieni policjanci, którzy idą z jednej i drugiej strony, nie przeszkadzają, no więc krucjata różańcowa nie natrafia na przeszkody w tej chwili ani z jednej, ani z drugiej strony, ale natrafia na pewien brak zrozumienia. Na pewien brak zrozumienia, no bo jeżeli w krucjacie zarejestrowało się tam 110 tysięcy uczestników, a trzeba byłoby na mieście jednak miliony, kilka milionów chociaż, żeby jakoś... 111 tysięcy, Ile? 17? 111. No, no dobre i co? A w marszach po Górnym Warszawie bierze 200-300 osób. 200-300 osób, tam. 200-300 osób. Ale nikt tak nie rozpędza, nikt nie przeszkadza. Ale to tylko przechodnie sobie kwinki jakieś tam urządzają. Ale kościół zamykają, wejść do kościoła nie można pod koniec krucjaty. Pod koniec czego? Marsza? Ale na początku można. Na początku można, ale pod koniec kościół jest zamknięty. Do którego docieramy? No późno. No 15. Ostatni marsz po kupie. Znaczy przedostatni, 3 maja. A 3 maja. Tak, wielkie święto. No tak. I kościół pod wezwaniem Maryi zamknięty o 15. No właśnie. No. Więc to jest pewien problem, ale no właśnie, trzeba się modlić. No. I to dużo. Chciałabym, w zeszłym roku, jak był ten pierwszy raz ten marsz na drugą stronę, tuż na zakończeniu, wszyscy wierni zaśpiewali Ojczyznę wolną, racz nam wrócić Panie, a ta organistka, nie wiem czy to była zakonnica, czy to osoba świecka, zorientowała się i jednak bardzo głośno próbowała narzucić to, że jednak pobłogosław Panie, wręcz no tak z takim naciskiem. No to co miałem powiedzieć, to chyba już powiedziałem. Jeżeli Pan czy zechce się jakoś wypowiedzieć na ten temat, to bardzo proszę. Ojcze, mam czy w formie pytań, czy w formie jakiejś wypowiedzi. Oh!
Cię.